kogo ja widzę. Witam i zapraszam. No, miałeś się odezwać, jak będziesz wracać. A pomyślałem, że wpadnę z taką niezapowiedzianą wizytą. A to jest jak najbardziej niespodzianka. Miła oczywiście. No, ale miejscówkę na przyjazd szefa wypadałoby trochę ogarnąć. To i tak dobrze, żeś 2 dni temu nie przyjechał. No, powiem ci stary, takie dzikie rzeczy się tu działy. Pamiętasz tego, no, siwego z skoków zielonej? No to był on tutaj, wracał przejazdem z Niemiec i wiesz, był z paroma niemkami takimi. Jedna miała na imię... Susan. Mówię ci stary, takich stóp to ty jeszcze nie widziałeś. No dobra, ale nie o tym. Opowiadaj, co słychać w wielkim świecie? A wiesz, jak to bywa. Jakoś to poszło. No ale co jakoś to poszło? Co poszło? To, co miałem załatwić, załatwiłem. No, a coś więcej byś powiedział? Co ty taki nie w sosie? Nic. Że co? Że siwego tu sprowadziłem? Siwy jest swój chłop! Można mu zaufać. Jedynie komu bardziej ufam, no to chyba tylko tobie. Nie o to chodzi. Po prostu po podróży zmęczony jestem. Sami przecież podobne akcje odwalaliśmy. Ale takich snup jak Susan, to tu jeszcze po prostu nie było. Zapewne. No ale jak po podróży zmęczony, to pewnie głodny. Spokojnie, zamówiłem tu, no, te burgery. Co prawda 2, bo dla siebie... Nie spodziewałem się takiej wizyty. Czekaj, czekaj. Czy chcesz mi powiedzieć, że zamówiłeś burgery pod ten adres? Tak, ale spokojnie, jest już zapłacone. Facet zadzwoni, zostawi pod drzwiami. Swoją drogą zlikwidowali knajpę na Wylotowej. Zamawiałem z tego, no, z baru Bastori. Ach, wiele się zmieniło pod twoją nieobecność. 2 lata. No a Januś coś z tej Bastori? Mają tam jedzenie najwyższej jakości. Ale odkąd zamknęli knajpę na Wylotowej, tylko tam się żywimy. Da się przeżyć. Musisz odpuścić. Co? Prochy. Nie no, co ty? To tylko tak rekreacyjnie. W niedużych ilościach. Handel tymi prochami musisz odpuścić, człowieku. Nie. Nie, to nawet nie ma mowy. No co ty? Robię to. No sorry. Ustaliliśmy już na samym początku, że możemy się tykać wszystkiego, ale nie prochów. Pamiętasz? No ale sytuacja się zmieniła. Teraz trzeba mieć pełną kontrolę. Rozumiesz, kurde? Ląd, morze i powietrze, a może nawet kosmos. Wiesz, o co chodzi? Nie! Musisz przestać traktować to jak pieprzoną zabawę i zacząć myśleć racjonalnie, bo już zaczynają się... Bo już są poważne problemy. Nie, czekaj. Naprawdę poważne problemy i nie będę ryzykował wszystkiego, co do tej pory zrobiliśmy dla twoich zachcianek. Ale słuchaj, ty mnie w ogóle nie rozumiesz. To jest coś, co stworzyłem ja, sam. I jestem za to w pełni odpowiedzialny. Więc ty się o to nie musisz martwić w ogóle. Musisz mi po prostu zaufać. Tak samo jak ja zaufałem tobie na początku. I zobaczysz, że wyjdzie nam to na dobre. Nie. Ty nie rozumiesz, że odkąd trzymamy z wiewiórem, nie możemy się tak wychylać. Jesteśmy w tym wszyscy razem i nie mogę pozwolić, żeby ktokolwiek to wszystko zaprzepaścił. Nie no stary, ja wszystko rozumiem, ale po kiego my się mamy z tym wiewiórem zadawać? Co? No po kiego? Nie no stary, ja domyślam się, że ty teraz taki światowy jesteś. Ale... O władzę, o siłę na własnym terytorium, kurde, trzeba walczyć. To nas mają się bać, a nie my ich. A taki wiewiór, takiego nam. My razem za to możemy wydymać takiego wiewióra. I wtedy udowodnimy swoją potęgę. Ląd, morze, powietrze.
i nawet kosmos, rozumiesz to? No ale dobra, nie o tym może. Dawno żeśmy się nie widzieli, nie ma po co się kłócić. Chodź, napijmy się. Odleciałeś za daleko. Chrupkie, ale sosu mogliby dać więcej. Nie jesz? I jak? No, znaczy nie no. Szajs totalny, ale są jedyną knajpą tutaj, więc ludzie i tak będą to żreć. Ty, a może my byśmy otworzyli taką knajpę? Patrz, ty i ja! I od razu byłaby firma pod przykrywkę. Może by ogarnęli się trochę nieroby. Co ty na to, sztosik, nie? Zajebisty pomysł. Ja to bym mógł być nawet kucharzem, barmanem, wszystko kurde. No, ale inaczej się życie dla mnie potoczyło. Ty, a jak ty sobie wyobrażałeś kiedyś swoją przyszłość? Kim chciałeś być? Tak wiesz, zanim się w to wszystko wkręciliśmy. Bo w sumie znamy się tyle lat, a nigdy cię nie zapytałem. Nikim. Nie miałem żadnych planów. A za dzieciaka, pamiętasz? Za dzieciaka to chciałem być policjantem. No, to w sumie dobrze, że ci się odwidziało. Tak. Pomyśleć, żebyś mnie teraz ścigał? A ty? Co ja? No ty kim niby chciałeś być za dzieciaka? Nie wiem. Totalnie nie pamiętam. Chciałem przede wszystkim, żeby ojciec mi przestał napierdalać. No, to był kurde gnojek. No ale co cię nie zabije, to cię wzmocni. Zawsze o tym pamiętaj. A potem brak jakichkolwiek perspektyw. Obaj wiemy, jak się to potoczyło. Zapewne gdyby nie ty, to pewnie już bym był jakimś żulem albo innym takim. A teraz popatrz, co realnie zbudowaliśmy. Kiedy nam tą willę kończą stawiać? Teoretycznie za miesiąc. Chyba. Kurde. Willa z widoczkiem na góry. To jest życie, a ty chcesz to z jakimś wiewiórem dzielić. Stać nas na więcej, jesteśmy od niego lepsi. Wydymamy wiewióra i podbijemy ten kraj. Cały ten twój interes i moje prochy. Ty i ja, co nam szkodzi? Wiele, musisz zrozumieć. Zaczęliśmy to razem i poprowadzimy to do świetności. To jest nasza szansa. No słuchaj. Nie. Musisz się opamiętać! Ale ty mnie w ogóle nie słuchasz. Opamiętaj się! Dlaczego? Dlaczego chcesz trzymać z tym wiewiórem? Człowieku, nie rozumie, że on w tej sytuacji jest naszą jedyną gwarancją przeżycia. Jedyną! Ty sobie co? Planujesz, że go załatwimy, jakoś sobie poradzimy? Bo sobie poradzimy. Nie poradzimy sobie! Bo po pierwsze stoi za nim jeszcze mafia starogórska. Z mafią i tu będziesz wyjeżdżał. Zamknij tą mordę! Dałem mu słowo, że nad tobą zapanuje. Zapanujesz nade mną? O, ostro! Stary, nic mu nie jesteś dłużny. Mamy ludzi. Możemy pojechać do tego wiewióra i rozniesiemy
ten jego piękniusi apartamencik. Powiedz mi dlaczego? Dlaczego ty zawsze musisz być taki uparty i tępy? Nie możesz choć raz zachować się jak profesjonalista, a nie teraz zachowujesz się jak jakieś dziecko, które zabrało zabawkę i teraz nie chce jej oddać. To nie ma sensu. Ale ty nie rozumiesz. Tu chodzi o sam akt tworzenia. Tworzysz coś z niczego i patrzysz, jak to się rozwija. Ty to wiesz! Bo ty to sam wszystko stworzyłeś, a ja ci tylko pomagałem. A to ja sam zbudowałem. To jest moje dziecko, moje dzieło. To nie wiem, załóż sobie tę knajpę, spożywczaka sobie załóż, nie wiem, jakąś wypożyczalnię hulajnóg. Ale człowieku, odpuść te prochy! Już to zacząłem i nie odpuszczę, nie powstrzymasz mnie. Robię swoje, no sorry. Patryk, kurwa! Musisz odpuścić! Nie. To wszystko to i tak tylko zabawa. I tak nas zaciukają. Prędzej czy później, mnie czy ciebie, taki jest już nasz los. Nie no, no co ty? O, w końcu jesteś. Dużo się nie dało? Zrobiłeś to? Zrobiłeś to? Tak. Dobra robota. To musiało się tak skończyć. Stanowił dla nas zagrożenie. Dla mnie, dla ciebie, dla wszystkich. Rozumiesz? Musiał zginąć. Był dla nas niebezpieczny. Powtórz. Był niebezpieczny. Musiał zginąć. Dobra, spadajmy stąd. Idziesz?